Podopieczni domu dziennego pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zasiedli do wspólnego stołu. Podczas Wigilii każdy mógł poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Spotkania przy świątecznym stole dla domu dziennego pobytu są już tradycją. W tym roku do wspólnej Wigilii zasiadło 45 uczestników, zaproszeni goście i przyjaciele placówki. Co roku mamy Wigilię, co roku jest śniadanie wielkanocne, ale wszyscy na to niby takie cykliczne święto i dla wielu być może banalne, albo dla pewnej części, natomiast dla naszych uczestników na pewno nie. Kontakt z drugim człowiekiem, składanie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd jest nie do przecenienia dla osób starszych, którzy tej samotności mają zbyt dużo w domu. Dla wielu była to jedyna okazja do spotkania w tak licznym gronie. Czuli się tu jak prawdziwa wielka rodzina. Boże Narodzenie to dla każdego cudowne święto. Zamiast siedzieć w domu, to przyszłam tutaj i tu wspaniale się czuję. Mam przyjaciół. Czasem różnie bywa, w gromadzie takie 50 osób, ale przepięknie zawsze, bardzo dobrze się czujemy tutaj, bardzo dobrze, zadowoleni jesteśmy bardzo. Czujemy, że tu jest taki nasz prawdziwy drugi dom i oprócz tego, co w domu bywają kłopoty, a tu są same przyjemne rzeczy. Tu radujemy się, cieszymy się tym, że jesteśmy razem, że możemy wspólnie przebywać, przeżywać radości i nawet jeśli ktoś tam ma jakieś kłopoty, to współczuć. Atmosfera świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła wszystkim przybyłym, którzy łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Nie zabrakło wigilijnych potraw i kolędowania. Uczestnicy domu dziennego pobytu z radością prezentowali swoje literackie i wokalne talenty. Posadź miłość przy wigilijnym stole, a biorąc opłatek do ręki, niech radość maluje się na twym czole i płyną kolęd dźwięki.